Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni. Dziś zrobimy sobie filet z karpia. Potrzebujemy filet karpia. Opanierujemy go, usmażymy i zrobimy do niego bardzo fajny sos i bardzo prosty przepis. Na pewno Wam się spodoba, więc zapraszam do gotowania. Więc filet sobie ponacinam, żeby nie miał tych ości. To już znacie. Dobrze, teraz go sobie posolimy. Z jednej, z drugiej strony. Jak widzicie, ta skóra jest wspaniała, ona po smażeniu jest tak dobra. Z tego względu, że mam na nią genialny sposób, który Wam podlinkuję pod filmem. Pieprz. Z tej strony to samo. Karpia sobie podzielę na mniejsze części. Opanieruję w mące. Dobrze, teraz idziemy na kuchenkę, usmażymy sobie karpia i w międzyczasie zrobimy szybki sos. Kawałek pietruszki, zobaczymy, czy już olej jest dostatecznie rozgrzany. Tak, już jest super. Teraz będę tutaj układał moje kawałki karpia. Smażę na smalcu i to jest istotne, żebyście wiedzieli, nigdy tego nie robiłem. W tym roku zacząłem smażyć na smalcu i powiem Wam, że efekt jest super. Później ten karp jest bardzo suchutki, nie ocieka tłuszczem, no jest naprawdę fajna sprawa. Po chwili przewracamy karpia na drugą stronę. Dosmażamy z drugiej strony, za chwileczkę wyjmę i zaczniemy robić sobie sos. Ok, tak wystarczy. Jak mówiłem, mam małe kawałeczki. Ostatni karp mi został. Dobrze, teraz zrobimy sobie sos. Na patelnię dodaję parę kropel oliwy z oliwek. Teraz na oliwę dodajemy cebulę. I ją chwileczkę tylko podsmażymy, żeby zmiękła. Ok. To było połowy czerwonej cebuli, takiej średniej. Teraz dodam czosnek. Chwileczkę podsmażymy, żeby czosnek stracił ten swój taki charakterystyczny smak i zapach. On będzie bardzo przyjemny w tym sosie później, zobaczycie. Jak widzicie, cebulka i czosnek są lekko już podsmażone. O to mi chodziło. Sosu nie robię zbyt wiele. Teraz dodam 100 ml wina białego. U mnie półsłodkie. Ale oczywiście możecie dodać wytrawne, to nie ma problemu. Ja nie dodaję nigdy wytrawnego, bo jak wino zostanie, to wiadomo, można sobie wypić, żeby nie zwietrzało. Teraz dodamy kawałeczek masła. Pozwolimy mu się tutaj rozpuścić. Teraz to jest też ten moment, żeby dodać sobie płaską łyżeczkę kurkumy, żeby podkręciło nam to kolor. Pięknie wygląda. Dobrze, to teraz sobie to musimy posolić. Dodać pieprzu. I jeszcze chwileczkę to poredukujemy z tym winem. I ja tu dodam jedną śmietanę, 30, jest tutaj 200 ml. Teraz już ta śmietana mi się podgrzewa z tym winem, z tym masłem. Dodamy troszeczkę limonki. Dokładnie skórki z limonki. Ona nam trochę tutaj złamie smak dodatkowo. I teraz do tego sosu opcjonalnie, ponieważ jeżeli poczekacie, on się już zredukuje, ale ja mam akurat w lodówce, szkoda mi, żeby to tak leżało. Starłem sobie troszeczkę parmezanu i dosłownie tylko trochę sobie dodam do tego sosu. Teraz już do tego sosu również dodam pietruszkę. Zamieszam i chwileczkę jeszcze niech to odparuje, a ja już tutaj mogę dodać właśnie tego krupiącego fajnie karpia. On się z tym sosem jeszcze tutaj zaprzyjaźni i będzie naprawdę pyszny. Więc dobrze, sos tu już tutaj za chwileczkę będzie gotowy, zobaczcie, on już fajny jest,
gęsty, ale ja już muszę to spróbować, no i zrobię później zdjęcie, jakieś muszę to zaaranżować jakoś odpowiednio, więc ja już tutaj prosto z patelni sobie wezmę kawałek tego mojego karpia z tym sosem i wam powiem, jak to smakuje wszystko. Ojej, myślę, że to jest następny strzał w dziesiątkę. Mówiłem, pomińcie ten parmezan, ale on dodaje fajnego smaku, więc ja bym go nawet nie pomijał. Pycha. Fajnie jest to przełamane tą limonką. I teraz to, ja wam powiem tak, jeżeli nie macie parmezanu, nie macie dżugasa, czy jakiegoś innego twardego sera, spokojnie, możecie tutaj dać nawet gorgonzolę. Ona jest miękkim serem, ale jest fajnym, dojrzewającym, fajnie pachnie, znaczy mnie to się akurat podoba, fajnie smakuje. Można dodać tutaj każdy inny ser, ale żeby to nie był byle jaki ser, żeby to fajny miało zapach, fajny miało smak, taki jak lubicie najbardziej. Więc ja was serdecznie pozdrawiam. Zapraszam na moje filmy świąteczne, których jest naprawdę bardzo dużo. Jest zatrzęsienie ostatnio tych moich filmów o gotowaniu takim świątecznym. No więc co? Zaglądajcie, a ja dla was będę gotował. Mam jeszcze kawałek karpia mi zostało, więc jeszcze jeden przepis wam zrobię. Więc pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.